Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Aranżując tereny zieleni projektant powinien wziąć pod uwagę potrzeby użytkowników tego terenu. Strefy zieleni w projekcie powinny być rozmieszczone zgodnie z funkcją terenu zieleni. Nie bez znaczenia jest tu ukształtowanie terenu oraz warunki przyrodnicze i klimatyczne. Uwzględnić należy także dostępność gatunków roślin i ich odmian. Biorąc pod uwagę klasyfikację terenów zieleni, strefy zieleni lokalizuje się zgodnie z wymogami terenu i z przeznaczeniem terenów zieleni. A teraz zapoznamy się bliżej z wybranymi otwartymi terenami zieleni: Park spacerowo-wypoczynkowy, dzielnicowy, centralny. Parki tego typu lokalizowane są najczęściej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Dominującym stylem aranżacji jest styl angielski ze względu na dużą ilość roślin zimozielonych. Dzięki nim park jest atrakcyjny przez cały rok. Obecnie parków raczej się nie grodzi, ale obsadza z roślinnością, izolującą od kurzu i hałasu. Strefy zieleni, jakie przewiduje się w projekcie parku to skupiny drzew, aleje, solitery, trawniki. Parki dzielnicowe zajmują powierzchnię 5 do 8 hektarów, a parki centralne około 15 do 20 hektarów. Parki kultury i wypoczynku to obszary przeznaczone do masowych zabaw, festynów. Imprez kulturalnych i sportowych. Cechuje je sektorowość. Obecne są obiekty małej architektury ogrodowej, ale też kioski, deszczochrony, sanitariaty. Na terenie parku powinny być obecne zadrzewienia i zakrzewienia, chroniące przed hałasem i kurzem, trawniki, solitery. Parki kultury i wypoczynku zajmują nawet kilkaset hektarów. Zieleńce stosuje się je jako uzupełnienie zieleni na terenach mieszkaniowych o intensywnej zabudowie. Przeznaczone są dla osób starszych i dla osób z małymi dziećmi. Zakładane są też przy obiektach użyteczności publicznej na skrzyżowaniu dróg i przy pomnikach, służąc podkreśleniu ważności miejsca. Zieleńce to obszary nie większe niż dwa hektary. Promenady i bulwary. Promenady to szerokie ulice z kilkoma rzędami drzew i pasami trawników. Ze względu na przeznaczenie spacerowo-wypoczynkowe. Mają charakter spokojnych ulic o małym ruchu samochodowym. Szerokość promenady to 15 do 18 metrów. Bulwary również są przeznaczone do wypoczynku i obsadzone rzędami drzew, z tym że usytuowane są nad wodą. A teraz zapoznajmy się z terenami zieleni specjalnego przeznaczenia. Pasy zieleni izolacyjnej służą do tego, aby oddzielić dzielnice przemysłowe od mieszkaniowych. Pełnią rolę higieniczno-sanitarną polegającą na zatrzymywaniu wyziewów, tłumieniu hałasów, tworzeniu zapór przeciwwiatrowych i przeciwpożarowych. Szerokość pasa zieleni izolacyjnej to 100 do 2000 metrów. Tereny zieleni towarzyszące komunikacji, w tym zieleń towarzysząca komunikacji drogowej, pełnią funkcję zapory przeciwśnieżnej, przeciwwiatrowej i przeciwspalinowej, a także podnoszą estetykę terenów pozamiejskich. Grupy drzew stosuje się przy zmianie kierunku ruchu, a obsadzenia alejowe dla podkreślenia pewnych odcinków, na przykład wjazdu do miasta. Na koniec zapoznajmy się z terenami zieleni towarzyszącymi różnym obiektom. Ogrody na dachach jest to rekompensata za zajęcie gleby pod zabudowę. Najczęściej roślinność na dachach wprowadza się na garażach i podziemnych parkingach. Zieleń wertykalna rośliny wprowadzane na ściany budynków na specjalnych konstrukcjach. Podnoszą estetykę budynków, potrzebują niewiele gruntu, są bardzo ciekawą formą ozdabiania ścian budynków. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.